Każdy może zdać badanie NPU, albo też takie pytanie otrzymujemy, czy trudno jest zdać badanie NPU. No nie każdy może zdać badanie NPU, ponieważ nie każdy jest z Państwa gotowy. Tak obserwujemy. Nie każdy jest gotowy, aby odzyskać te uprawnienia. I jakby głównym celem, jeżeli Twoim głównym celem jest uzyskanie prawa jazdy i nic więcej, to może być za mało. To może być niewystarczający powód, żeby to prawo jazdy odzyskać, ponieważ dużo ważniejsza jest ta Twoja wewnętrzna motywacja i taka refleksja. Dlaczego doszło do danej sytuacji, do zatrzymania? Dlaczego popełniłem to wykroczenie, to przestępstwo? I gdy urząd ma wątpliwości co do Twojej takiej zdolności do bezpiecznej dalszej jazdy i Twoim zadaniem jest, jakby nadszarpnąłeś to zaufanie urzędu, dlatego on wątpi teraz w Twoją zdolność. Twoim zadaniem jest przekonać psychologa na badaniu, że już tak więcej nie zrobisz. A żeby psychologa przekonać, że coś się w Twoim życiu zmieniło, to faktycznie, realnie musi się coś w Twoim życiu zmienić. No nie idzie tej całej sytuacji nauczyć się na pamięć, zaaranżować. Po prostu to jest Twoja postawa, którą będziesz prezentował na rozmowie z psychologiem. To, w jaki sposób będziesz mówił do psychologa, w jaki sposób będziesz gestykulował, jaki będziesz miał ton głosu, to wszystko ma znaczenie, ta Twoja cała postawa. I jeżeli ta Twoja jakby wewnętrzna potrzeba i ta wewnętrzna zmiana będzie widoczna dla psychologa, to będzie świadczyło o takiej Twojej wiarygodności też, no to odzyskasz te uprawnienia. My jesteśmy w stanie naprawdę określić, jak klienci do nas dzwonią, na jakim etapie oni są w swoim życiu, jak ważne im jest odzyskanie uprawnień i czy to jest naprawdę odpowiedni moment, a być może to nie jest odpowiedni moment, żeby te uprawnienia odzyskać. Jest wiele materiałów tutaj na TikToku, które nagrałam na ten temat i wewnętrznej motywacji, żeby określić sobie powody. Dlaczego ja chcę to prawo jazdy uzyskać? Po to, aby mieć siłę i energię do odzyskania tego prawa jazdy. Różni klienci mają swoje sposoby na to, żeby uczyć się pewnych rzeczy, którą im przekazujemy. Niektórzy nagrywają sobie podcasty, później je odsłuchują, inni oglądają w kółko, odtwarzają sobie materiały z YouTube'a, czy materiały, które są im przesyłane. Jeżeli są naszymi klientami, to są materiały dostępne tylko dla naszych klientów. Dlatego chcę Ci powiedzieć, że badanie nie jest trudno zdać tej osobie, która jest na to gotowa, która ma tą motywację, że ja chcę to prawo jazdy z powrotem, ale nic w swoim życiu nie zmieniłem albo nie chcę zmienić. No to tak naprawdę jak Ty chcesz wtedy tego psychologa przekonać, że o tej zmianie, o tym, że już więcej nie powtórzysz danego przestępstwa? Dlatego tutaj jest takie pytanie do refleksji. Nie każdy zdaje to badanie. Nieraz klienci nie są gotowi na tą współpracę i mówimy o tym wprost naszym klientom i wtedy oni mają możliwość oczywiście odezwać się do nas w późniejszym czasie i wtedy być może to będzie odpowiedni moment, ale jeżeli widzimy, że no nie ma tej motywacji do wspólnych spotkań, do odrabiania prac domowych, do refleksji, do takiego otwarcia się też przed psychologiem, żeby opowiedzieć mu o swoim życiu, jeżeli widzimy, że nie ma takiej gotowości do rozmowy, do otwartości i szczerości, no to jakby dziękujemy za współpracę. Jakby nie ma sensu spotykać się z osobą, która no nie jest gotowa na te spotkania. Jeżeli Ty